Dzień dobry, jak masz na imię? Piotrek. Piotrek, dzień dobry, jesteś w redakcji? Antyradio Z. Antyradio. Antyradio, dobra. Czy ma pani samochód? Tak, mam stary samochód. Marki jakiej? Opel Vectra. Nie. Czy kiedyś ścigała panią policja? Nie przypominam sobie, nic mi o tym nie wiadomo. A ile mandatów pani dostała? To sam jeden mandat ze Straży Miejskiej, za złe parkowanie. To nawet fajnie. No nie wiem, polemizowałabym, jak to są mi dopłacenia, ale rozumiem, że pana to bawi. A ile pani zapłaciła? O, już nie pamiętam. Nie było to dużo, ale było to nieprzyjemne. Czy szybki jest ten pani samochód? Jak ja go prowadzę, to tak. Co? A jak pani mąż? To ślimak? Nie, wolniej trochę. Tak jak myślałem. Dam innemu dziennikarzowi. Dziękuję do widzenia. Bardzo, dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Antyradio zapraszam do rozmowy. Proszę Hello. Bardzo. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Bartek. Cześć Bartek, słucham. Czy łatwo było zdać prawo jazdy i dlaczego? Dlaczego łatwo? Do prawa jazdy podchodziłam 2 razy. Do prawa jazdy na samochód, tak? Żeby dostać B, podchodziłam 2 razy. Raz zdawałam test, 2 razy zdawałam jazdę po mieście. Czyli udało się za drugim razem dopiero. Czyli nie było łatwo. No nie było prosto. No to ja mam tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ktoś z Antyradia jeszcze? To jest twoja babcia. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Jakie środki transportu pani lubi? Jakie co? Bo nie zrozumiałam. Środki transportu. Środki transportu. Wiesz co, lubię jeździć samochodem na pewno. Bardzo lubię jeździć samochodem, ale lubię też podróżować metrem. Do pracy jeżdżę metrem. A samolotem? O, samoloty też lubię, ale nie latam z nimi zbyt często. Nie latam nimi zbyt często, natomiast metro zdecydowanie wygrywa, jeżeli chodzi o transport w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz redakcja Antyradia. Jeszcze? No proszę bardzo, koleżanka. Jeszcze nam została do golenia. Do golenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Karolina. Cześć, Karolina. Jaka marka samochodu podoba się pani najbardziej? Ja lubię terenowe samochody, lubię Land Rovery. Aha, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy to z Antyradia już wszystkie pytania? A, jeszcze, proszę, proszę. Jeszcze wymyśliłem. Ale to poczekaj, wszyscy muszą nagrać, więc jak już, wiesz... Na końcu, dobra? Dzień dobry, jak masz na imię? Dzień dobry, mam na imię Gabrysia. Dzień dobry, Gabrysiu. Ja mam pytanie, woli pani duże samochody czy małe? Duże. Zdecydowanie lubię duże. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Okej, okay, następna redakcja, czyli Z. Zapraszam w takim razie. Zapraszam, czyli Z. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Tadek. Cześć, Tadziu. Czy lubi pani sport, a jeżeli lubi pani, to jaki? Najbardziej. Lubię sport, głównie oglądać w telewizji, ale jeżeli mam go sama uprawiać, to lubię jeździć na rowerze. I takie pytanie o sporcie tak ogólnie. Co pani myśli o występie polskich siatkarek ostatnio? No nie poszło im, z tego co pamiętam, za dobrze. Zdecydowanie lepsi byli siatkarze, ale z nimi to tak różnie bywa właśnie. Raz dziewczyny grają lepiej, raz gorzej. A jak pani myśli, czy polskie siatkarki mogą wejść na wyższe miejsca, czy nie? Powinny, takie jest ich zadanie. No chyba każdy chce osiągać jak najlepsze wyniki, prawda? Czy uważa pani, że mogą wygrać mistrzostwa? No, chciałabym, żeby wygrały. Odpowiem dyplomatycznie. Coś jeszcze? Tak, skoro lubi pani jazdę na rowerze, to jak pani myśli, który kraj prawdopodobnie wygra w najbliższym Tour de France? Kraj czy zawodnik? Zawodnik, tak? Zawodnik. Nie wiem. Nie wiem. Czuję się przybita tym pytaniem, bo nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie wiem. A jak pani myśli, które kraje powinny wystartować w Tour de France, a które nie? No, zdecydowanie Amerykanie. Zdecydowanie Amerykanie. I Polacy oczywiście. No tak, Polacy, zapomniałam. Tak, jeszcze Polacy. A o olimpiadzie... Vancouver? Czy o której będziemy rozmawiać? Tutaj w przyszłej. Tylko nie o mundialu, bo tam nie grają Polacy.
o przyszłej. No to już to jest taka daleka przyszłość. Nie potrafię powiedzieć, kto tam wystąpi. Jeżeli w zimowej, to na pewno Justyna Kowalczyk. Okej? No to dziękuję, to zapraszam następną osobę. A, ty możesz mówić też do tego mikrofonu. Nie ma problemu. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Grześ. Cześć Grześ, słucham cię. Ale nie gadajcie, bo słychać was, a nie słychać Grzesia, okej? Okay? Mhm. Czy gra pani w siatkówkę? Czasami gram. Rzadko, ale kiedyś grywałam częściej. A czy pani lubi futbol i dlaczego? Fajne pytanie, czy pani lubi? I od razu założenie, że muszę lubić. Nie lubię futbolu. I jakby to odpowiedzieć, dlaczego? Bo nasi grają kiepsko, może dlatego. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze z Chili Z? Proszę bardzo. To kolega musi przepuścić koleżankę z Chili Z. Dzień dobry, jak masz na imię? Karolina. Cześć Karolina, słucham. Czy wystąpiła pani kiedyś w jakiejś drużynie sportowej? No tak, w drużynie, w czwórkach kajakarskich na przykład i w dwójkach też. No to można nazwać, że w drużynie. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Radio Z nam zostało. Proszę bardzo. Zapraszam. No. Radio Z, proszę szybciej. No co to za nieogarnięta redakcja, proszę panów. Proszę siadać. Proszę wchodzić szybciej. Proszę wchodzić. Wchodzicie za 5 sekund. Czas leci, proszę pana. Zapraszam. Dzień dobry. Nie przeszkadzaj, dzień dobry. Czy jest pani kobietą? Tego co mi wiadomo, chyba tak. A jak długo jest pani kobietą? Od urodzenia, jak sądzę. Aha, a jak długo jest pani szefem informacji? Bardzo długo. Dlaczego wybrała pani radio? Bo nie lubię telewizji. Spoko. Czy lubi pani swoją pracę? Nie lubię, ale zarabiam ciężkie pieniądze, więc uwielbiam tu siedzieć. Spokojnie. Jak ułożyć ciekawe informacje? Mieć na nią pomysł. W jakim robić pani pracuje? Nie zrozumiałam pytania. W jakim radiu? Radio pani pracuje. W antyradiu. Aha. Ile osób u pani pracuje? W dziale 5. W całym antyradiu w tygodniu 11. Dziękuję bardzo w takim razie. Wszyscy już obskoczyli swoje pytania, tak? Ale kobietą na pewno pani jest. No, tak mi się wydaje. Musisz się upewnić jeszcze. Ja mam jeszcze jedno pytanko. No, ale kończymy już. Czy miała pytanie? Czy miała kiedyś pani... Jaki był najstarszy pani samochód? Najstarszy pani samochód. Miał 30 lat i to był UAZ. Dziękuję. Dziękuję, nieźle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło w takim razie.